Cześć, przychodzę do Was dziś z kolejnym odcinkiem Gadżetownika. Bardzo się cieszę, że widzimy się po raz kolejny tutaj właśnie w tym dziale z gadżetami, bo mam dla Was dzisiaj wyjątkowy gadżet i jest to gadżet taki bardziej urodowy niż technologiczny, także poznajcie. Jest to szczotka Daphne Go, jest to trochę mniejsza wersja tej klasycznej szczotki Daphne i jest ona bardziej mobilna, co bardzo mnie cieszy. Cóż to takiego jest? Otóż jest to szczotka wygładzająca włosy, tak ona jest zapakowana w takim fajnym etui. Jak otworzymy to etui, to w środku znajduje się szczotka z taką zakrywką na te kolce prostujące oraz znajduje się kabelek do jej podłączenia. Fajne właśnie, że to jest w takim etui zapakowane, bo można sobie to wyrzucić do walizki, można ze sobą zabrać w podróż, jest to super sprawa. I teraz, jak działa taka szczotka? Taka szczotka nagrzewa się jak prostownica. Nagrzewa się dokładnie ta jej fioletowa część, którą tutaj możecie zobaczyć. To są kolce. Włosy do wyprostowania tą szczotką przygotowujemy po prostu poprzez umycie, wysuszenie, no i wstępne trochę rozczesanie tych włosów, bo ona ma dość szeroko rozstawione te kolce, więc warto jednak mimo wszystko przeczesać troszkę włosy przed prostowaniem. Ja Wam za chwilę zademonstruję, jak ona działa. Jak widzicie po mnie, pierwszy raz chyba pokazuje się taka rozczochrana, aż tak. I ja mam włosy umyte przed chwilą, wysuszone i wysuszone jeszcze dodatkowo głową w dół, żeby miały objętość. Jak widać, one są takie raczej puszące się gdzieś tak od połowy i myślę, że wynika to z tego, że one kiedyś po prostu były rozjaśniane i dostały po tyłku, nie raz i nie dwa. Więc tak, podłączymy szczotkę w międzyczasie, jak będziemy sobie o niej opowiadać. I już do Was wracam. Dobra, był sygnał dźwiękowy, było pik, że szczotka jest podłączona. Klikamy ten guziczek i on teraz miga nam na czerwono. Dopóki nie zaświeci się stałym zielonym światłem, to szczotka się nagrzewa. I możecie teraz zobaczyć w czasie realnym, ile zajmuje nagrzanie się tej szczotki. Będę ją tak cały czas trzymała. Jaki daje efekt ta szczotka? Ja trochę sobie poczytałam, zanim podeszłam w ogóle do testu tego urządzonka. I to jest szczotka, która pięknie wygładza włosy, ale nie daje efektu prostownicy, czyli nie płaszczy nam tych włosów i nie tracimy na objętości. To jest świetny gadżet dla kobiet, które są zabiegane, zaganiane i potrzebują po prostu szybko poprawić wygląd swoich włosów po umyciu. Nie mają czasu na kręcenie, na jakieś dokładne prostowanie i to w takich przypadkach sprawdza się świetnie. Przyznam szczerze, że jest to moje drugie użycie tej szczotki. Wczoraj próbowałam po raz pierwszy na takich włosach nieświeżo umytych. O, już się nagrzała. No, czyli długo to nie zajęło, myślę, że około minuty mojego gadania. I wczoraj było na takich włosach nieświeżo umytych, tylko takich dwudniowych, więc też nie byłam aż tak spuszona, ale zobaczymy, jak to będzie teraz. Będę z Wami rozmawiała i będę w międzyczasie prostowała te włosy. Prostujemy je w sposób bardzo prosty, po prostu czeszemy od góry do dołu kosmyki. Możemy to robić mniejszymi partiami, wtedy to prostowanie włosów będzie dokładniejsze, a możemy robić to po prostu tak, jak robię to ja w tym momencie, bo chciałabym po prostu zrobić to szybko i pokazać, że szybko się da. Jeden może nie podstawowy, ale największy chyba plus tej szczotki jest taki, że włosy po niej są mega gładkie i są bardzo błyszczące, co w ogóle dla mnie jest świetne. I szczególnie właśnie skupiam się na tych partiach tutaj niższych, bo na tych partiach, na ich wygładzeniu zależy mi chyba najbardziej, bo one robią psikusy i najbardziej się puszą. Już widać różnicę, zobaczcie. To są włosy z jednej strony, widać, że są spuszone, a tu już są przeprostowane. One właśnie nie są takie perfekcyjnie proste, nie są takimi prostymi strąkami, jak często jest to przy użyciu właśnie wszelkiego rodzaju prostownic, tylko one nie tracą na swojej objętości zbyt wiele, ale zyskują taką gładkość i zyskują taką lekkość, co w ogóle bardzo, bardzo mi się podoba. Dobra, i tak mniej więcej. Myślę, że stopień jakby wyprostowania tych włosów zależy tylko i wyłącznie od nas. Czy mamy czas, żeby wyczesać je dłużej, czy po prostu przeczeszemy je kilka razy, żeby nadać im blasku i ładnego wyglądu. Tą moją grzywkę też, bo moja grzywka bardzo lubi się tutaj podkręcić nieco.
pokażę Wam może, jak się uda trochę bliżej, jak to wygląda. Przeciągamy po prostu sobie szczotkę przez włosy, tak jakbyśmy normalnie te włosy sobie przeczesywali. Widzę, że jeszcze trochę z tyłu. Tutaj mam z tyłu właśnie takie niesforne kosmyki, które strasznie mi się puszą. I pamiętam, że one tak były jakby od zawsze. W sensie, że jak byłam w liceum i włosy były nigdy nie farbowane, to i tak zawsze tu z tyłu były spuszone. Dobra, i pokażę Wam, jak teraz te włosy wyglądają. Mam nadzieję, że widać, że one fajnie się błyszczą i są takie gładziutkie. I tak mniej więcej wyglądają. O, po wyprostowaniu. A tu są przed. No, ja myślę, że różnicę widać gołym okiem, że one są dużo gładsze i dużo ładniejsze. Więc ja prostuję jeszcze drugą stronę i powiem Wam kilka słów na podsumowanie tego krótkiego testu. Dobra, włosy są wyprostowane. W momencie, jak już skończymy używać szczotki, warto oczyścić ją z kładków, które w niej zostały. Dużo nie zostaje w tej szczotce, bo tak jak wspominałam wcześniej, ona ma dość szeroko rozstawione te ząbki i jakby nagrzewa się tylko ta część fioletowa, więc końcówki tutaj możemy śmiało dotykać nimi do głowy i na pewno się nie poparzymy, co jest bardzo fajne. Spróbujcie dotknąć się prostownicą, także poparzenia są gwarantowane. Jak skończymy, klikamy sobie przycisk. Raz. Szczotka wyłącza się. Ważne jest to, żeby zostawić ją gdzieś na wierzchu, aby mogła sobie ostygnąć. Nie wkładamy jej od razu do etui takiej gorącej, ale to chyba raczej jest oczywiste. I tak, powiem Wam szczerze, że ja z tego efektu jestem dużo bardziej zadowolona niż z używania prostownic. Z tego względu, że prostownice zawsze były dla mnie... W pewnym momencie były koniecznością, bo moje włosy były tak bardzo zniszczone, ale nie lubiłam ich ze względu na to, że po wyprostowaniu tych włosów te włosy były strasznie cienkie, przyklapnięte, wyprostowane wyglądały jak takie strąki opadające. A tu jest tak, że te włosy są po prostu bardziej wygładzone niż wyprostowane i są delikatne w dotyku, zyskują dużo blasku i wyglądają naprawdę super. Także według mnie jest to dużo fajniejsze niż prostownica. Ja myślę, że to moją zwykłą prostownicę, jeżeli nie będę kręcić ją lochów, to do prostowania na pewno ją odstawię, bo nie będzie mi już potrzebna. I jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona. Dla kogo? Dla osób, którym włosy się puszą, czyli tak jak mi. Dla osób, myślę, że o lekko falowanych włosach, ale jeżeli ktoś już ma włosy mocno kręcone, to ja myślę, że ta szczotka niestety nie da rady, a jeżeli da rady, no to będzie trzeba bardzo długo te włosy czesać, więc to też nie do końca chyba o to chodzi, bo tak jak wspominałam wcześniej, jest to produkt stworzony dla osób, które są ciągle w biegu i nie mają czasu na jakąś skomplikowaną stylizację włosów, a to jest produkt, który jest bezpieczny, pięknie wygładza i nadaje włosom takiego świeżego, zdrowego wyglądu. Także ja jestem bardzo na tak i szczególnie podoba mi się też ta właśnie wersja, że tak powiem, mobilna. I mimo, że ona jest mobilna, to ona wcale nie jest taka malutka, więc ta powierzchnia prostująca wcale nie jest taka mała i śmiało można do etui spakować, wrzucić do walizki, gdziekolwiek się jedzie. To jest rewelacyjne i przez to, że jest troszeczkę mniejsza, bardziej mobilna, to jest też tańsza, co jest też według mnie dużym plusem i warto zakup okładek. I warto zakup takiej szczotki naprawdę rozważyć. Także kolejny gadżet, tym razem urodowy. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, o czym chętnie byście posłuchali, co chcielibyście, żebym jeszcze dla Was przetestowała z takich gadżetów urodowych albo nawet elektronicznych. Dajcie znać i do zobaczenia.